Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj chciałbym króciutko opowiedzieć Wam o skillach, o drzewku rozwoju postaci, a także w sumie o klasach, które występują w Enshrouded. No zacznijmy sobie może od podstaw. Jak większość z Was wie, mamy tutaj trzy główne klasy, tak? Czyli rycerza, typowe mele, łucznika, no i maga. Oczywiście, jeśli chodzi o same klasy, nie są one jakoś sztywno ze sobą powiązane. Możemy na przykład, nie wiem, zrobić rycerza łucznika, możemy zrobić maga rycerza, coś na zasadzie paladyna. No, wszystko tutaj zależy tak naprawdę od nas i od tego, w co się uzbroimy. Ale może tak, czego nie zrobię w tym filmie? Na pewno nie powiem Wam, jakie skille wybrać. Jaki skill jest najlepszy dla konkretnej klasy, na jakich skillach macie grać. To zależy tak naprawdę tylko od Was i od tego, jak w czym się dobrze czujecie. Ja poszedłem dosyć mocno w mele. Magia, łucznictwo są to sprawy drugorzędne, których używam raczej jako wsparcie i nie rozwijam tych umiejętności, jako że jeszcze do końca nie wiemy, jaki będzie max level. I teraz tak, po wybraniu klasy głównej, na którą zdecydujemy się grać, to znaczy rycerza, maga czy też łucznika, stajemy przed kolejnymi wyborami, ponieważ tak naprawdę Enshrouded daje nam tutaj możliwość zrobienia. Nie chcę tutaj nadinterpretować tej mechaniki, ale no jest to najbliższe, o czym mogę pomyśleć. Zrobienia jakby podklas, nie? Czyli weźmy na przykład sobie na przykładzie rycerza. Nie te drzwi. Tutaj mamy kowala. Jak sobie popatrzycie na dostępne zestawy zbroi, jakie ma kowal, weźmiemy te tak na zbliżonym poziomie, czyli najemnika, ten, który ja teraz używam, i obrońcy. Mają one bardzo zbliżone główne statystyki, tak samo jak i przedmioty potrzebne do ich wytworzenia. Ale czym się różnią? Zobaczcie, że zestaw najemnika ma dodatkowe szanse na zadanie obrażeń krytycznych. Tutaj wytrzymałość plus zdrowie, wiadomo. Dodatkowe obrażenia przy walce w zwarciu, plus odzyskiwanie zdrowia i regeneracja zdrowia. Natomiast zestaw obrońcy jest takim bardziej tankiem, nie? W przeciwieństwie do zestawu najemnika, który jest bardziej nastawiony pod atak. Znowu zestaw obrońcy jest nastawiony pod obronę. Czyli dochodzi siła parowania, dochodzą punkty pancerza, dodatkowe punkty do bloku, zdrowie, no i zwiększenie limitu redukcji obrażeń. No i odzyskiwanie zdrowia i odzyskiwanie wytrzymałości. W sumie bardzo fajne połączenie. Dwie, no, naprawdę ważne rzeczy. Także już w tym momencie naszą klasę możemy jakby podzielić na dwie takie podklasy, nie? Czyli mele atakujący i mele bardziej defensywny, który, no, by miał sens, myślę, że jakbyśmy grali w dwie, w trzy, cztery osoby, nie? Takim typowym party. No ale to nie wszystko. Posiadamy też drzewko umiejętności. I o nim generalnie chciałbym powiedzieć jak najwięcej. W zasadzie samo drzewko umiejętności daje nam możliwość wzmocnienia tego, o co mówiłem o pancerzach, nie? Czyli zrobienie większego twardziela, czyli bonusy do zbroi plus bonusy do naszego życia, ewentualnie bardziej
postawieni na atak, zwiększenie siły, zwiększenie obrażeń, które zadajemy. Tylko że jest jedna ważna rzecz, o której wam powinienem tutaj wspomnieć. Jak widzicie, no nie mam wszystkich tutaj punktów rozdanych, pomimo że jestem już na 24 levelu, a obiło mi się o uszy, że maksymalnym levelem jest level 25. I co? Czemuż to nie mam wszystkich punktów wrzuconych w wojownika? No wiadomo, tutaj wrzuciłem sobie punkty, żeby czuć łatwiej wydobywać surowce. Tutaj gram solo, więc to wydobycie na chwilę obecną jest dla mnie dość istotne. Czas wypoczynku, bardzo dobry skill, który wydłuża naszego buffa, który otrzymujemy za wypoczywanie w domu o 5 minut. Myślę, że jest to na tyle dużo, że warto zainwestować ten jeden punkcik. No i to, gdzie poszło mi najwięcej punktów. I już wspominałem chyba w poprzednim filmie, że bardzo istotnym czynnikiem jest tutaj wytrzymałość. I ta wytrzymałość, zwłaszcza na początkowym etapie gry, kiedy jej mamy malutko, będzie nas doprowadzała do szewskiej pasji. Dlaczego? No bo nie będziemy w stanie wydobywać tak długo, jak byśmy chcieli, nie będziemy w stanie lecieć tak długo, jak byśmy chcieli, biec czy skakać. Dlatego ja osobiście bardzo dużo punktów właśnie zainwestowałem w kondycję i no sporo z nich tutaj uciekło, dlatego też no wojownik nie jest tak wymaksowany, jakbym tego chciał. Oczywiście, weźmy tutaj na świat sobie. Wciąż są studnie eliksirów, wciąż są drzewa, których nie ścięłem, których nie odkryłem, a za które dostanę jeszcze punkty doświadczenia, punkty umiejętności. Więc jeszcze kilka tych skillów będę mógł wrzucić, ale już nie za dużo, nie? Jeżeli faktycznie ten 25 level jest tym levelem maksymalnym. I moim skromnym zdaniem, jest kilka skillałek takich, które must have każda klasa. Niezależnie czy jesteście magiem, czy jesteście łucznikiem, czy jesteście wojownikiem. Pierwszy z nich to jest podwójny skok. Skaczemy normalnie, tak? Ten zasięg skoku jest w sumie nie najgorszy, całkiem znośny. No ale podwójny skok daje nam możliwość przeskoczenia znacznie dalej, a też przy okazji wskoczenia znacznie wyżej niż tylko zwykłym skokiem. Jak widzicie, tutaj już nie doleciałem sobie, ale jak użyjemy podwójnego skoku, tutaj taka na marginesie, pojedynczy skok nie marnuje wytrzymałości, podwójny już tak. Jak widzicie, podwójnym skokiem bez najmniejszego problemu jestem w stanie wskoczyć na dach drugiego budynku. Także to jest coś, co nam bardzo ułatwi życie w tej grze. Dodatkowo, jeżeli byśmy się chcieli gdzieś wspiąć, miejsca raczej niedostępne dla nas. Nie wiem, czy tutaj jest takowe, ale spróbuję to zademonstrować na którejś z tych skałek może. Jak widzicie, chłop mi się tu ślizga, nie chce wleść. No i koniec końców spadamy. Kilka razy de facto tak zginąłem. Ale jeżeli mamy już podwójny skok, nie jest to problem. Czasami też może się udać, na przykład sztuczka. Tutaj musimy spamować spację. Wiadomo, że nie wejdziemy na jakąś bardzo stromą skałę w ten sposób. Ale jest szansa, że się wdrapiemy. Chociaż na taką górkę, żeby wyjść z mgły. Czyli, o, skrzynka.
chwili, żeby uratować nasz smętny tyłek od przykrej śmierci we mgle. Tu jest troszeczkę zbyt stromo, ale i na to są sposoby, nie? Ponieważ jeżeli się uprzecie, żeby gdzieś wleźć, to nie ma siły, że nie wejdziecie, nie? Widzicie? Dlatego też zawsze warto mieć przy sobie kilof. I po kilku takich próbach wybaczcie ten obraz jego tyłka, ale no niestety, jeżeli chcemy kopać do góry, musimy się z tym pogodzić. I po kilku takich próbach właśnie dzięki posiadaniu podwójnego skoku i kilofa możemy wleźć na naprawdę bardzo strome szczyty. No, mi to zajęło akurat cały dzień, no ale to nic. Grunt, że się da, nie? To jest najważniejsze. Także pierwszy skok, pierwsza bardzo ważna umiejętność, no to jest to podwójny skok. Kurde, nie przyzwyczaję się do tego, jak zajebiście tutaj te światła wyglądają, nie? Zobaczcie, na przykład to okno już w ogóle nie rzuca światła. To rzuca idealnie pod kątem, to, to tak samo, to już tylko minimalnie. To mistrzostwo świata, nie? No ale nie oświetlę tutaj. Przejdźmy dalej do naszych skilli. Żeby odblokować podwójny skok, no musimy wydać 3 punkty chyba, jeżeli się nie mylę, żeby w ogóle się do niego dostać. No w sumie tutaj mógłbym wziąć atak z wyskoku. Ale rzadko kiedy używam, więc przemilczmy. Kolejnym ważnym, dość istotnym skillem jest miejsce na deser. Co robi miejsce na deser? Jak widzicie, w lewym rogu ekranu, w lewym górnym rogu ekranu mam miejsce na bufki. Jak sobie zjem miąsko, to jedno miejsce się zapełnia. Normalnie możemy się zbufować 3 rzeczami. Dzięki temu skillowi dostajemy jedno dodatkowe miejsce na buffa. A jeżeli chodzi o buffy, no potrafią one być naprawdę bardzo potężne i przydatne. Ja tutaj niezbyt rozwinięte mam receptury jeszcze, ale popatrzcie. Nie tu chciałem. Z tą panią chciałem porozmawiać. Plus 4 siła, plus 2 krzepa. Plus 5 krzepa, plus 1 inteligencja. Odzyskiwanie wytrzymałości plus 20, plus 4 zręczność, plus 5 kondycja. Są to bardzo duże cyfry, tak naprawdę. Weźmy, wyjdźmy z tej rozmowy, przejdźmy w postać. Krzepa mam 11, czyli jeżeli byśmy wzięli plus 4, czy tam plus 5, jak z buffów wyszło, no to zobaczcie, że to nam bardzo mocno podnosi, tak, nasze bazowe statystyki. Inna sprawa, że buffy tutaj nie trwają 3 minut, nie trwają 5 minut, tylko są to długie buffy, 30-40 minutowe. Także ten jeden dodatkowy punkcik na buff, to jedno dodatkowe miejsce na buff, jest czymś, co może zadecydować o naszym przetrwaniu. No i trzecia taka umiejętność, która uważam, że może się przydać, może nam uratować życie. Nie jest to może jakiś tam must have koniecznie, ale jest to bardzo dobre.
prąd wstępujący. Weźmy tutaj sobie, znajdźmy jakieś miejsce, z którego będziemy w stanie choć kawałek polecieć. W sumie najprościej to by było, jakbym zbudował sobie tu wieżę, nie? W momencie, jak używacie lotni, wiadomo, że spadacie w dół. Dzięki prądom wstępującym możecie ciut zwyżyć swój lot, co no może was uratować przed wylądowaniem we mgle, czy też rozbiciem się o skały, no i stratą życia 200 metrów poniżej. Także osobiście uważam, że prąd wstępujący nie jest to must have, ale bardzo przydatna umiejętność, która może tak samo jak i pozostałe zadecydować o waszym przeżyciu. Zupełnie inną sprawą są tutaj jakby końcowe punkty, nie? Umiejętności. Nie występują one wszędzie, ale co któraś umiejętność. Ja mam tutaj odblokowaną kondycję. Nie, czekajcie. Tutaj. Wytrzymały płomień. I to tak samo jest też z siłą, tak samo jest chyba z krzepą i z inteligencją. Otrzymujecie jeden punkt kondycji za każde dwa poziomy płomienia, czyli jeżeli na przykład byście mieli poziom płomienia w swojej bazie na 10 poziomie, to byście mieli 5 dodatkowych punktów wytrzymałości, no to co jest, jak już wspomniałem wcześniej, no bardzo dużo. Weźmy, poszukajmy sobie. Coś takiego jest też w duszy lub inteligencji. Jeden punkt duszy mamy przy manipulancie. Jeden inteligencji przy uzdrowicielu. Tutaj jeden punkt krzepy przy twardzielu. No i przy barbarzyńcy punkt siły. Aczkolwiek to ciekawe, nie jest to ostatni punkt, tylko przedostatni. Na początku, co bym radził? W sumie może tak, bo powiedziałem, że nie będę wam tutaj ustawiał skilli w żaden sposób i no, też nie mam takiego zamiaru. Ale dość ważną rzeczą jest właśnie ocalały. Ja bardzo mocno w niego poszedłem, ponieważ no, dość mocno zwiększa to kondycję. Jeżeli chodzi o kondycję, jest ona tutaj potrzebna do wszystkiego, tak? Do biegania, do latania, do kopania, do blokowania, jeżeli... Nie wiem, co się stanie, jak przeciwnik wykończy całą waszą kondycję. Najprawdopodobniej zaczniecie otrzymywać obrażenia. Szczęśliwie w moim przypadku nigdy do tego chyba nie doszło. Jak widzicie, każdy atak wroga zmniejsza naszą kondycję. Co prawda tutaj on jest akurat na tyle słabiutki, że ta kondycja mi ledwo drga, ponieważ mam znacznie większą regenerację kondycji niż on jest w stanie mi ją zbić. A gdybym walczył z jakimś przeciwnikiem na swoim poziomie lub wyższym, a już dawno bym był pozbawiony kondycji i by było dość marnie, nie? Niech się chłop nie męczy. Także w początkowej grze, jak już wybierzecie klasę, może tak na szybko sobie to podsumujemy. Jak już sobie wybierzecie klasę, wpierw dajcie jej trochę kondycji, żeby przeżyć w tym nieprzyjaznym świecie. Później zacznijcie trochę rozwijać swoją klasę, pamiętając o tym, że bardzo ważnym jest podwójny skok,
Bardzo istotnym jest, no niestety, miejsce na deser, które jest dość daleko w drzewku ocalałego, więc będziecie musieli kilka punktów wydać, żeby tu dotrzeć, ale uważam, że warto. No i niegłupią skilałką jest prąd wstępujący. Tak samo właśnie jak wam pokazywałem na przykładzie rycerza, że jego zbroje mają różne atrybuty, tak? Sprawiające, że jesteśmy w stanie jakby podzielić naszą klasę na jakieś tam podklasy. Tak samo jest na pewno z łucznikiem też, bo sobie tak oblukiwałem jego zbroję. Macie bardziej skrytobójcze, tak? Obrażenia, czyli cios w plecy, przy sposobności, wytrzymałość i manna. Mnożnik obrażeń na broń miotaną, obrażenia od ciosów w plecy, znowu prędkość skradania się, odzyskiwanie wytrzymałości, czyli taki bardziej skradajek, nie? A znowu zestaw snajpera jest bardziej nastawiony na robienie damage'a, nie? Jak największego. No sądzę, że podobnie też jest z magiem, ale na magiem nie pogrywam w ogóle, więc ciężko mi tutaj powiedzieć. Może Michael będzie w stanie się trochę więcej wypowiedzieć, jak rozwinie swoją postać, jak nad nią popracuje. Zgubiłem alchemika, czekajcie. Tak na szybko sobie możemy zerknąć. Trafienia krytyczne, szansa na trafienia krytyczne magią. Zdrowie mana. Obrażenia przeciwmagicznym, obrażenia od kosturów, manny odzyskiwanie. Czas wskrzeszania, czyli mędrzec będzie bardziej pod leczenie nastawiony, nie? Czyli też mamy bardziej tutaj maga bojowego, albo healera. No musicie jakąś ścieżkę obrać, jeżeli gracie sami, no to wiadomo, że ta postać będzie musiała być bardziej uniwersalna niż jeżeli będziecie grali w drużynie. Jeżeli gracie w drużynie w miarę zgranej drużynie, no to wiadomo, że się dogadacie do tego, kto jaką rolę przejmuje i też w taki sposób będziecie grali. No dobrze, chciałem tak tylko wam szybciutko opowiedzieć trochę o skillaukach, o rozwoju postaci, jaki w tej grze jest, jak można to zrobić. Nie zmuszając was do obrania jakiejś konkretnej ścieżki. Mam nadzieję, że mi się to udało. Także w następnym poradniku może opowiem trochę o złożach i gdzie je znaleźć. A do tego czasu trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.